Polska oświata na Ukrainie była tematem kongresu zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział Przemyśl. Dwudniowe wydarzenie obejmowało wykłady metodyczne z języka polskiego, warsztaty sprawdzające kondycję polskiej oświaty na Ukrainie odbywające się w PWSW, sesje plenarne oraz panele eksperckie. Wśród zaproszonych osób w kongresie uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowisk prowadzących nauczanie języka polskiego na Ukrainie, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Marek Kuchciński, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Magdalena Turowska oraz Rafał Wolski, konsul generalny Rzeczpospolitej we Lwowie. Dwudniowy kongres odbył się w murach PCEN oraz PWSW w Przemyślu, gdzie gospodarzami byli kolejno dyrektor PCEN w Przemyślu Zbigniew Chamielec oraz rektor PWSW dr Paweł Trefler. Wprawdzie język polski na Ukrainie jest coraz bardziej popularny i zauważany, to nie najlepsze stosunki polsko-ukraińskie negatywnie rzutują na rozwój polskiej oświaty na Ukrainie. Taką opinię wyrażają nauczyciele języka polskiego i przedstawiciele organizacji polskich biorących udział w Kongresie Oświaty Polskiej na Ukrainie. Bardzo dobrze, że Macierz pomaga Polakom za granicą i bardzo dobrze, że jest taka wola i społeczna, i polityczna, i że to nie podlega, to jest przedmiotem konsensusu właściwie wszechogarniającego, że Polacy za granicą, a w szczególności Polacy na wschodzie zasługują na nasze Polaków z macierzy wsparcie i pomoc. Ale ważne jest to, że oprócz tego, że to wsparcie napotyka na chętny odbiór i że napotyka na inicjatywy, które toczą się w krajach poza naszymi granicami. Że to nie jest tak, że my coś narzucamy, coś za wszelką cenę kogoś uszczęśliwiamy. Nie. Istnieje konkretne, oczywiste, jednoznaczne, ważne zapotrzebowanie i my się staramy temu zapotrzebowaniu jako państwo polskie, jako polskie życie publiczne, bo nie jest żadną tajemnicą, że oprócz państwa polskiego i samorządów Polaków za granicą wspierają również organizacje pozarządowe i wspierają różnego rodzaju struktury społeczne, kościelne, wszelkie inne. Bardzo dobrze, że istnieje dialog pomiędzy środowiskami odbiorców naszej pomocy i pomiędzy tymi instytucjami, które tę pomoc chcą świadczyć. Coraz większym powodzeniem cieszy się język polski na Ukrainie i zdecydowanie to jest ten kierunek. To są setki nauczycieli, to są również setki szkół, w których jest język polski nauczany. I taka potrzeba wsparcia metodycznego dla nauczycieli to jest bardzo potrzebne. Uczestniczący w kongresie nauczyciele języka polskiego skarżyli się, iż brakuje im pomocy naukowych, w tym podręczniku w języku ojczystym. Im więcej będzie takich spotkań, im więcej będzie takich kongresów, tym lepiej dla jednej i dla drugiej strony. No, bo przecież oni zdobywają wiedzę, którą przekazują młodemu pokoleniu. No, i to jest chyba najważniejsza rzecz, która z tego ma wynikać, no bo komuś musimy to przekazać, prawda? Tak samo jak myśmy otrzymywaliśmy od mądrych i światłych ludzi, którzy niestety nas zostawili już dawno. O, i tak samo ma być w drugą stronę. Pamiętajmy o tym, że spadkobiercami naszymi będą ludzie, których my wychowywaliśmy i wychowujemy. Obecny na kongresie marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Marek Kuchciński zapewniał, że na szczeblu parlamentarnym w relacjach dwustronnych prowadzone są rozmowy zmierzające do poprawy polsko-ukraińskich relacji. Są również próby wpływania na stronę ukraińską, by w takim samym stopniu jak strona polska wspiera ukraińską mniejszość narodową, wspierani byli na Ukrainie żyjący tam Polacy. Marszałek przyznał, że niewystarczające jest wsparcie ze strony Polski wobec większości oczekiwań i rosnącego zainteresowania językiem polskim na Ukrainie. W jego opinii polska oświata powinna być tam w większym stopniu wspierana przez polskie państwo, samorządy i organizacje pozarządowe.
To jest wielka szansa dla nas także, nie tylko ze względu na to, żeby umacniać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszym rodakom, a można śmiało założyć, że osób polskiego pochodzenia na całej Ukrainie żyje jeszcze około 2 milionów, może i więcej, ale także wychodzenie naprzeciw tym oczekiwaniom obywateli ukraińskich, którzy widzą swoją przyszłość we wspólnocie europejskiej. Ja myślę, że to jest bez precedensu jedna z najważniejszych wartości, zasad, argumentów dla nas, żebyśmy rozwijali współpracę. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zadeklarowała zwiększenie programów edukacyjnych adresowanych do nauczycieli języka polskiego z Ukrainy. Podobna deklaracja padła dzień wcześniej w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, gdzie wypracowano wspólne stanowisko do powołania ośrodka metodycznego wspierającego nauczycieli z zagranicy. Ośrodek taki ma powstać w Przemyślu.